Chciałbym pokazać Państwu, może się przedstawię, nazywam się Bryn Lichał, jestem właścicielem firmy Dobra Sauna. Jednym z bardzo często zadawanych nam pytań jest pytanie dotyczące montażu systemu kominowego Komin Set. Jest to bardzo popularny produkt, ale w związku z tym, że jest mnóstwo pytań, chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób prawidłowo montować ten system. System składa się z następujących elementów. Półmetrowej rury żaroodpornej o grubości 1 mm. Ten element montujemy jako pierwszy na kruciec pieca. Pokazuję. Następnie w zestawie znajduje się start rury izolowanej. On jest montowany jako element drugi. Kolejnym elementem są dwie rury izolowane. Jedna o długości 1 metra, druga o długości 0,5 metra. Jak widzimy na tym schemacie, montujemy jako kolejny element po starcie rury izolowanej rurę izolowaną. Wybieramy element, gdzie nie ma wełny i dopasowujemy go w ten sposób. Rura izolowana ma specjalne zaciski, które poluzujemy, a następnie po montażu ściskamy. Pytanie dotyczące kolejnego etapu, przejścia przez sufit w saunie. W zestawie mamy dwa elementy. Maskownicę oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe przejścia przez sufit w saunie. W jaki sposób montujemy ten element? Należy w saunie, w suficie, wyciąć otwór o średnicy tego zabezpieczenia. Następnie ten element wsuwamy w sufit sauny. W ten sposób. Żeby nie była widoczna wełna, używamy maskownicy. W jaki sposób? Maskownica jest montowana w ten sposób. Wsuwamy ją w wełnę. W saunie widoczny jest wówczas tylko ten element. W jaki sposób mocujemy ten element do sufitu? Należy dokonać kilku nawiertów, trzech bądź czterech, i przykręcić tą maskownicę do sufitu wkrętami. Kolejnym elementem systemu kominowego jest daszek. Nie będę wyjaśniał, w jaki sposób go montujemy. Pokażę tylko króciutko. Daszek idealnie pasuje na zakończenie rury izolowanej. Tak samo ma dwie śruby, które używamy do tego, żeby zamocować go trwale. Jeszcze jednym elementem systemu kominowego jest obróbka dekarska, aluminiowa, uniwersalna, pasująca do większości pokryć dachowych. Czym można wzbogacić ten system kominowy? Dodatkowym elementem, który można dokupić u nas, jest szyber. Szyber montujemy pomiędzy startem rury izolowanej a rurą nieizolowaną. W tym miejscu montujemy szyber. Spróbuję to pokazać. Nie będę tego wciskał, bo potem bardzo ciężko to rozmontować, ale mniej więcej tak pokażę, jak to powinno wyglądać. W ten sposób.